Także siema widzowie, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, mieliśmy już trochę surowców. Niestety urwało się ten nagrywanie, bo oczywiście miałem tak napchane co rzeczy w montażu, że się pomyliłem i za szybko wyciąłem jeden moment, ale no. Posegregowaliśmy sobie coś i zrobimy sobie nową skrzynkę, zrobiliśmy łóżko, także nie martwimy się o noce minecraftowe. Teraz robimy sobie skrzynkę, bo chciałbym mieć podwójną skrzynkę, bo taka skrzynka, taka. Jak obiecałem wam w tamtym filmie, dzisiaj idziemy do kopalni. O Boże. Muszę tą łapką rozwalać. No trochę słabo, ale... życie. O, widzicie, teraz dwa razy więcej rzeczy tu pomieścimy. Profit. Zauważyłem, że ja tu w ogóle rzeczy mam tak trochę niepoukładane i muszę coś z tym zrobić. To może sobie przepalimy. Węgiel nam się na pewno przyda. Mamy dużo węgla, to na pewno się może nam przydać w sumie drewno. Pochodnie, nie wiem. Na razie naszym celem jest zrobienie niektórych sobie rzeczy w tej grze. Ekwipunek, to też nam nie jest potrzebne. Idealnie, nas tak nam starczyło. Poza nagraniem chyba jedyne co zrobiłem, to próbowałem skopać to drzewo. Tak, teraz to drzewo wygląda jak totalnie latające drzewo. To będzie nasz baner kanału. Dobrze. Także przepalimy sobie resztę żelaza i ja bym powiedział, że ja bym sobie poszedł coś pokopać, tylko że potrzebuję... Wiecie co, widzowie? Robię teraz cięcie i widzimy się, jak już się przepali mi całe ze żelazo. Wszystko mamy 11 sztabek i przygotujemy się na kopalnię. Przy okazji zrobimy sobie też tarczę. Jak się robiło tarczę? Czy nie, to tego nie. Aha, tego nie. Jak się robiło? Nie, ja chyba wiem, jak się robiło tarczę nawet. Dobrze, także... nie wiem, ten piecyk jeszcze się tam pali, nie wiem czemu. Zrobimy sobie... powiedziałem coś. No obo... jedź sobie stąd. Także teraz może zróbmy sobie... kurde, my mieliśmy robić tarczę, co my odwaliliśmy. Moby się tak szybko nie pojawią, bo nocy nie ma. Chociaż zaraz będzie, także na speedzie kopiemy drewno. Poglądałem trochę survivala skarpetki i zauważyłem, że no miał farta. Jeśli zresztą to oglądasz, to pozdrawiam cię. Kunieszką. No kop to do... nie powiem czego. Ej, mnie ciekawi? Czemu? Mi tak zęby nie rosną od pewnego czasu, że takie patrzysz na kanał, 137 subów. Patrzysz 14 dni później, 138. Patrzysz jeden dzień później, patrzysz 4 dni później, a tam 136 subów. I to jest przykre, bo naprawdę się staram. Nauczyłem się montować filmy. Mówię, że ktoś to doceni. Będę szukał jakiegoś programu graficznego. Możecie mi polecić w komentarzu. Także mamy dużo teraz tego i robimy sobie tarczę. Tak się robiło tarczę? I na środku żelazo? O, mamy tarczę. Profit. I teraz sobie mieczyk zrobimy. Kilofik się nam bardzo, ale to bardzo przyda. Mamy żelazne reguły. Tak bywa.
Kurczę, nie stać nas na to. Na to też. Ale to jest dla mnie przykre troszkę. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. To ja bym potrzebował teoretycznie 24 jakoś sztabek żelaza. Chwilę miałem w ekwipunku. Tu czekaj. A nie. Kurde, nie mamy i tak zbroi. I tak kiedyś sobie sam podziękuję za to. Co mi to w sumie da? Teoretycznie nic mi to nie da, ale możemy iść kopać, widzowie. I no, zrobię wam cięcie i się widzimy, jak znajdziemy żelazo, bo musimy trochę żelaza. Zgaduję, że w tej kopalni w ogóle, swoją drogą, do której obiecałem wam, że pójdziemy, ona jest gdzieś tu, co nie? Tak, tutaj jest, za tym czymś. Że jakby wiecie, będzie ładnie tutaj i fajnie, że będzie jakieś żelazo, bo jak nie, to ja będę zawiedziony i to strasznie zawiedziony. Także biegniemy sobie do kopalni. Ej, widzowie, o kurde, co ja, what the fuck? Ja pier... Dobra, bierzemy. My będziemy lepsi niż myślałem. My mieliśmy znaleźć żelazo. Nie wiem, czy nie będę lepszy od survivalski. Nie no, nigdy chyba. Chociaż może jak będę w to tryhardował codziennie. Codziennie jakby w sumie, patrzcie, dzisiaj wam wstawiłem filmik. W sensie wy pewnie ten film... W sensie dzisiaj, wy pewnie ten film widzicie 5 stycznia. Za to wczoraj, czyli... 3 stycznia nagrałem filmik, zmontowałem go i dopiero 4 stycznia, czyli dzisiaj, go wstawiłem. Dla was to było wczoraj, co nie? A ten film nagrywam 4 stycznia. Jakby się nam pochodnie skończyły, to i tak mamy zapas węgla. No ale zobaczcie, takiego dropu się nie spodziewałem. Idziemy dalej kopać. Jaki pewnie i nie toperze. Tak prawo, lewo słychać. Aż kilof mi wypadł. Wtedy... Może się teraz bardziej do góry będę kopał? To też jest jakaś technika. Tak trochę wyżej się przekopnie. I gdzieś tutaj idźmy, bo... Ej, bo coraz dziwniejsze dźwięki są w tym Minecrafcie. Też was wkurzę. Będą takie dźwięki w Minecraft, że idziecie do cave'a i nagle słyszycie te dźwięki, macie takie... Jak niektórzy wiedzą z poprzedniego filmu, mówię, nasz dom jest otoczony cave'ami. Wracamy się po nowy kill-off w takim razie. A nie, widzowie, musimy sobie wszemać mięsko. Tak, gdzie? Dobra, już nie wiedziałem, gdzie iść. Jak widzicie tutaj na ekranie, teraz widzowie, przepalamy sobie to. No jestem zdziwiony jednym słowem. Wyśpijmy się może. Myślę, że za 2 odcinki już będziemy się z tego miejsca... Myślę, że jakoś w 5 odcinku
nie wiem, dzisiaj pewnie nagram drugi odcinek, trzeci. Ten drugi może wstawię dziś wieczorem lub w nocy, albo jutro. A ten trzeci też zmontuję i mogę wstawić go bardzo późno dzisiaj, bardzo późno 4 stycznia, czyli 15 stycznia po prostu, albo 16. Znaczy nie 16, 14, 15, tylko 4, 5, 6, co ja gadam. To jeśli ja cały odcinek tak gadałem, to przepraszam. Mi chodziło... Nie wiem, miecz sobie zostawmy na tą walkę. Ciekawi mnie, co jest tam za tym morzem. Będziemy musieli się tam udać. Cóż by to było? Kurde! Te, no co ja odwaliłem? To się już? O kurczę. Także to, co zaraz widzicie, to nie jest fake. Okej. No i ładnie. To idziemy. O Boże, musimy robić kill-offy. Cobblestone'owy kill-off musimy ten zrobić. Myślę, że dwa będą wystarczyć. No, ewentualnie trzy. Równe trzy sobie zrobiliśmy. I idziemy dalej w podróż, co? Widzowie, także już doszliśmy i kopmy. Myślę, żeby gdzieś na ten poziom pójść, bo tak nisko, nisko to może coś znajdę, ale no nie wiem. Chciałabym znaleźć jeszcze więcej złota lub chociaż żelaza troszkę. Bo naprawdę ja bym chciał w tym odcinku się wybrać do tej kopalni. Może nie, że obiecałem, ale mówiłem tak, także postaramy się tak zrobić. Może trochę niżej zejdziemy, bo już czuję, że oddaliliśmy się trochę od tej kopalni. Co mnie bardzo cieszy. Mówiłem przed sekundą, że oddaliliśmy się od jaskiń. Ej, ja obstałem, że jak zejdziemy jeszcze niżej, to tych jaskiń tam nie będzie. W sensie tej jaskini dużej nie będzie. Widzowie, mamy żelazo. Dużo mamy żelaza. Patrzcie, jak dużo żelaza. Taka duża ruda żelaza. Ile? 6 żelaza za jednym tym. Nieźle.
Och, przeczuwałem, że mi się skończył kilof. Wykopałem się do bloków, a mikrofon włączyłem. Tak, jest ładnie tu wszystko. A my idziemy z powrotem do góry. Widzicie, doszliśmy do tego miejsca. I zrobimy sobie następne części zbroi w tym grze. Zapewne jest noc w Minecrafcie? O, ej, jaki piękny dzień dzisiaj jest w Minecraft. Przejdę się zobaczyć, czy znajdziemy może coś ciekawego. Może jakąś wioskę w pobliżu znajdziemy. Ostatnio szedliśmy w ta... O, widzicie? Nie spodziewałem się, że za naszym domkiem jest tak fajnie. Tutaj mamy takie coś. W sensie to jest dynia, wiem o tym. Ciekawe, co by się za, co bym dostał za, jakbym osę ten... w sensie ul os pokonał. Ciekawe, co by się stało. A jak widzicie, bardzo ładnie, że są dynie. To mnie bardzo cieszy, że spotkałem dynie. Bo można z nich robić jedzenie. Albo na łeb je zakładać i straszyć innych, że jesteś dyniogłowym i ich pożesz. Im więcej, tym lepiej. Bynajmniej takie przysłowie pasuje do Minecrafta, bo w realu bym nie powiedział. Chociaż zależy, o czym mówimy. Jak widzicie tutaj... Poczekaj. Mi się wydaje, czy jak zrobię tak, to ul się rozwali, czy nie? Siema. Ale śmiesznie. Słyszeliście ten dźwięk, jak ona wyleciała? Fajnie. Ale jej lepiej nie atakuję, bo jeszcze wszystkie na mnie się uwzią. W pobliżu tu się coś kończy. Poczekajcie. Czekajcie, widzowie. Czekajcie, widzowie. To będzie cięcie. Jesteśmy po cięciu, widzowie. Nie wnikajcie, czemu zrobiłem cięcie. Mamy lekkie ścinki w Minecrafcie. Także musimy pominąć ten czas i cyk. Poczekaj. Także jestem, widzowie, i bierzemy sobie, bierzemy, kraftujmy to. Także mamy następny itemek do naszej zbroi. Jesteśmy coraz lepiej uzbrojeni. Ile nam brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć żelaza jeszcze. Tutaj mamy nasze kilofy. Żebym potem znów nie pomyślał, że nie mam kilofu i muszę się wracać. Bo tak, jak tutaj szedłem tędy już, to doszło do mnie, że miałem jeszcze dwa kilofy i po co się cofałem. Także cięcie...
Także widzowie, teraz widzicie, że pijemy sobie to. Kurde, coś tam wyskoczyło na ekranie dziwnego. W ogóle nie, mówiłem w poprzednim odcinku, że to usunę, planuję tak w sumie zrobić. Kopmy się prosto. Może zniszczmy się trochę jeszcze. Jak przysięgałem, że pójdziemy, to jeszcze dokończmy zbroję. I z chęcią pójdę do kopalni. Widzicie jakie szczęście? Musi gdzieś w pobliżu być jeszcze jakaś ruda. Nie uwierzę, że nie. Swoją drogą, jesteśmy już gdzieś bardzo daleko od domu w Minecrafcie. Nieprawdopodobnie jesteśmy albo za jakiejś innej wyspie już, albo jak się teraz wykopiemy, to będziemy w wodzie. Wszystko jest możliwe w tej grze. Także no, nie wiadomo nigdy nic. Widzowie, redstone, czekaj. Serio? Dobra, zostawiam sobie tego redstone'a na później. O, kurde, ale się wystrzeliło. Bardzo fajny traf. Teoretycznie mamy 3, no to jeszcze 2 rudy musimy wykopać żelaza, żeby mieć całą zbroję i możemy... Łupkowy bruk... Dobra, nie, ja już myślałam... Już chciałam sobie mówić, że łupkowy bruk to jest od tego. A łupkowy bruk nie jest od tego typa, co się nazywał tym Warden? Wątpię. Czemu ja kopałem mieczem? Nie ten guzik kliknął. Aj. Te pomyłki youtuberów. To częste. Serio? No to będziemy długo chyba przechodzić przez ten żwir. O, jednak krótko. Słyszeliście ten dźwięk? Kurde, jakieś... Cave'y w Minecraft są porąbane, bo koło nas jest cave cały czas. Tak, od... przez te 2 odcinki. Diamenta widzieliśmy. Widzicie? Tam. Pewnie wam co to znaczy jakoś. Tam jest diament na kursorze. Wow. Ej, tego się nie spodziewałem.
Mamy drewno. Tak, mamy drewno na crafting. To może skraftujemy sobie piecyk. Na piecyku sobie zrobimy, przepalimy tego. Mamy węgiel. Kurde, węgla nie mamy. Ja czekaj. Wracamy się. Także jak widzicie. Gdzie my mamy węgiel? Aha, wiele to wyjaśnia. Przypalmy sobie żelazo. Jak przypalimy, to robimy albo zbroję, albo kill off i kopiemy te. Wiecie co, ja bym zrobił sobie kill off. Ja się wiem, że niebezpieczeństwo się może przejść w tym, ale kill off według mnie jest bezpieczniejszy, bo szybciej możemy wykopać reakcję i uciec. To będzie, już się tak pomału zanurzamy w tej cave, co nie? Myślę, że do tamtego cave'a nie wrócimy, tego co mówiłem wczoraj, chyba że jak trochę się ulepszymy, ale myślę, że do tego cave'a, co teraz spotkaliśmy, warto. Serio. Widzicie, jak już dużo tego, możemy teoretycznie już sobie zrobić kill off. To jest dla mnie wow. Odcinek temu nie mieliśmy nic. Pamiętacie, tworzyliśmy ten świat. A teraz jest fajnie, nie? A ja kiedyś narzekałem, że survival jest nudny. A już sobie wyobrażam ludzi, którzy mówią, ale ty byłeś zepsutym dzieciakiem. No, bo troszkę. Może tak powiedzieć, bo dziwnie, że myślałem, że... Myślałem, że tu jest stres tą. Jak ja mogłam w sumie tak pomyśleć teraz? Oj, zastanawiające. Dobra, cięcie robimy i lecimy tu. Więcej jeszcze nie mamy. Widzicie, tam są nasi wrogowie. I sporo ich tam jest. No, bronisz Diaksa? To jest Minecraft, to moby stać na wszystko, bo to w Minecrafcie to... Minecraft jest zawsze nieobliczalny. Ale nie wiedziałem, że taka Essa jest z tymi mobami wszystkimi. No, ale jak jest mały ząbek, to oczywiście, że się ucieka. Ale mamy dwa diamenty, co mi się bardzo podoba. I jeszcze złoto dostaliśmy. Myślę, że jakbym tam wrócił w sumie te... Słyszycie? Tam są topielce. Obstawiam, warto tu wrócić. O kurde. Topielec tam jest. Utopiec, topielec. Śmierdzielec. O nie, widzicie tego gościa? Jest potencjalny wróg. Tam jest zejście. Przepraszam.
przepraszam, że tak cykorzę w tego maina. Ale no, boję się, że zginę. Diaks? Nie, lapis. O, jeszcze to. Ten, ale robi się coraz ciekawiej na tym filmie. Jak są diaksy lub redstone, to kopię żelazem. Jak są zwykłe te, to robię tym. I dotyczą, co zrobiłem teraz. Idiotyczny creeper. .pl. Schodzisz tam na dół? W sensie widzimy tam jakieś te? Ulala. Skopmy się troszkę niżej. O nie, szkielet. Te, one są neutralne dla mnie. I pewnie wykrakam z rozrywki. Czuję, że gdzieś blisko są zombiezy. Okej, kopmy się dalej, może coś znajdziemy. Ja już idę z tego, od tego tunelu. Tak bynajmniej lepiej dla mnie będzie. Postawię tu drzwi, okej? Wiem, że to trochę głupie, ale... Nigdy nie wiadomo, bo moby mogą przez ten tunel przejść. Co wtedy? Nawet nie wiem, czy tak się da, ale chyba... Ciekawe, czy spotkamy jeszcze jakiegoś cave'a po drodze. Są cave'y z potencjałem, albo są takie, gdzie jest coś, ale tego jest mało. No jak tam był przykład z tego w sumie. Ale mamy diaksy. Ja się cieszę. Też myślałem, że będzie ich więcej tam. Dziesięć, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty. O kurde, no chodź, chodź. Zombiaczki są nubkami. Ej ty, niezły tu jest drop. Ej dobra, od zawsze wiedziałem, że w jaskiniach jest dobry drop, ale że aż tak?
dobra, będziemy mieli bardzo dużo żelaza po tym. Tej naszej dzisiejszej cave'owej przygodzie. Co, ty chcesz mnie gdzieś zaprowadzić, nietoper? Czuję, że te moby mi zbytnio nic nie zrobią. Co najmniej mogą mnie zabić w tej grze. A wiemy, gdzie będą wtedy nasze itemy. O Boże, ogórki tam chodzą już. Wiecie co, pójdźmy może lepiej w drugą stronę. Ja bym bynajmniej tego zrobił. Widzicie? Wiecie, do czego nam się przyda ten... Widzicie tego? O kurde! Strzelają we mnie! Idź szybko! O ja pierdzielę, widzieliście to? O Boże! Może ja już się cofnę do... Nie czuję się zbyt bezpieczny w jaskiniach. Myślę, że tutaj możemy ten odcinek oficjalnie zakończyć. Nie wiem, ile on trwał. 52 minuty. Prawie tyle, co ostatni. Ostatni trwał 51 minut, tylko go skróciłem przecięciami do 40 iluś. Będzie się przetapiać poza odcinkiem. Co mogę powiedzieć, widzowie? Czekajcie na ten film, aż się pojawi, bo będę go pewnie z 2 godziny montować. Także pa, pa. Dobrze, także to jest kolejna wstawka na koniec. Nie wiem, czy to nazwać wstawką, czy cięcie, ale ja sobie tu piłam przed chwilą różne napoje. Teraz sobie jem fast fooda i powiem wam tyle. Mówi do was głos, który po całym zmontowaniu filmu, czyli dodaniu naklejek, napisu i cięć i dodam pewnie jakieś tam cink-ciank ciągowe piosenki, dlatego że nie sprawdzam w ogóle ich. Tylko patrzę, 13 minut mówię, a dobra, zaoszczędzę swój czas i dodaję. Może tak być, nie wiem co tam jeszcze wstawię, bo jeszcze audio nie dodałem, gdy to mówię, ale dobra. Lecimy dodać audio i wstawić to na YouTube. A nie, miniaturka jeszcze. Kurde, jak ja nienawidzę tej...